No cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Marta. Siema. I będziemy nagrywać odcinek, który już kiedyś dziewczyny nagrywały, ale teraz będzie jakby nowa wersja. Zobaczymy, co się zmieniło u Marty głównie, bo teraz z Martą nagrywam, później nagram sobie z innymi dziewczynami. Będziecie mogli sobie porównać, jak się zmieniały makijaże i będziemy zamieniać się kosmetykami. Więc ja tutaj mam przygotowaną dla ciebie kosmetyczkę i ja mam ogólnie trochę ciemne produkty, więc może być to ciekawe. Jestem ciekawa, jak wyjdzie, bo kiedyś jak nagrywałam to z Weroniką, to na przykład od razu jak skończyliśmy odcinek, musiałam iść się zmywać, bo byłam tak ciemna na buzi. No to ja mam dla ciebie podkład Light Porcelain. Chyba drugi najjaśniejszy kolor z tej serii, o ile się nie mylę. No, mam korektor w też Ivory. Ja mam tutaj też Light Porcelain. Ale on mi się wydaje, że on w ogóle jest za jasny, bo ja mam coś takiego, że właśnie ja tak nie... Mam kilka kosmetyków takich sprawdzonych, które używam, na przykład ten podkład, mam jeszcze drugi taki zapasowy, ale jeżeli chodzi o korektory, to jak nie ma jakiegoś, którego używam, to po prostu biorę cokolwiek. I jakby ja, mi się wydaje, że ten, który ja teraz wzięłam, jest troszkę za jasny, więc też może być jeszcze bardziej ciekawy. Ej, dobra, to w sumie możemy już zacząć, bo to są jakby takie podstawy, bo też zaczynasz od podkładu. Tak, tak, tak. Okay. My w ogóle mogę ci tutaj zrobić, możemy sobie zrobić oficjalne przekazanie tych dokumentów, które bardzo. Coś są moje bardzo brudne. No, ja też nie są zbyt czyste. Tak, pędzelki, gąbeczki, mamy swoje. Tak. Ja w ogóle teraz przed odcinkiem szybko jeszcze byłam myć pędzle, suszyłam je suszarką, bo mam takie mokre, bo nie wiedziałam właśnie, jaką mi też paletkę. Ja właśnie się pokremowałam przed odcinkiem. Nie wiedziałam, czy się będziemy kremować, czy nie, ale mam taki 50. O, właśnie mega dużo, mega dużo osób poleca ten krem. Widziałam właśnie, że jakaś dziewczyna na Twitterze się zapytała i go poleciła, no ale był mega drogi z tego, co pamiętam. Tak, on chyba z 70 albo 80 zł, no, jak nie więcej nawet. No, no. Ale nie robi się taka lekko fioletowa? Właśnie widzę, że nie, bo nie. Ja na przykład mam taki... też właśnie z SPF 50, tylko że jak ja posmaruję, to się robi na chwilę fioletowa. Fioletowa? No, ale tak, no, ale to tak dosłownie na kilka sekund, ja się wchłania i już jestem normalnie, ale pierwszy ten taki film zostawia taki lekko fioletowy. To ja jej kupiłam pierwszy taki krem właśnie z SPF-em, to był taki koloryzujący. O. I Jezus, to było tak złe, bo jak ja się tym posmarowałam, to takie zostawiały smugi pomarańczowe w niektórych miejscach i no wygląda to tak. A to ja miałam taki swój pierwszy krem BB, Garniera chyba, z właśnie SPF-em i pamiętam, że sobie w ogóle nie patrzyłam na kolory i tam, nie wiem, byłam chyba w gimnazjum, wzięłam ten podkład, cała się wysmarowałam i normalnie nigdy nie byłam aż tak pomarańczowa jak wtedy. Ta twarz miała kolor takiej opalonej pomarańczy. No pamiętam, że też kiedyś miałam takie, w ogóle w szkole to jak się zaczynało malować, to tyle w top się popełniało. Tak. Jak ja kiedyś przyszłam do, chyba do technikum, czy do gimnazjum i właśnie pierwszy raz uznałam, że ja sobie, właśnie też chyba kremu BB czy coś takiego i był za ciemny. I pamiętam, że przyszłam, moja koleżanka do mnie, o stara, coś ty masz nie tak, a ja do łazienki szybko i zmywałam to jakąś wodą, wyglądałam po prostu tragicznie. A ja teraz muszę zwracać uwagę, bo ostatnio jak się malowałam, ja robiłam tę gąbką i ludzie to mnie, dlaczego ja się tak biję gąbką po twarzy. A ja tak czasem jak robię live na Instagramie, rzadko to się zdarza, ale czasem jak sobie zrobię, to zazwyczaj właśnie też się maluję, no bo ja nie mam co robić, tak? No ale to jest najbardziej takie... po prostu optymalnie, żeby się malować i gadać. No i ja zawsze, ja się nie umiem skupić tak na dwóch rzeczach na raz, jeszcze zwłaszcza jak się streamuje czy coś. No tak. To jest taki stres. I ja też biję się tą gąbką i biję i nakładam tego podkładu, nie wiem po co, tak dużo. I też właśnie ludzie mi zawsze piszą, że co ty tak dużo tego używasz? W ogóle już widziałam to, że inaczej nakładałyśmy podkład, bo ty dałaś na palec i na buzia, a ja zawsze na gąbkę i po prostu jazda. A ja powiem ci, że robię różnie, ale właśnie, albo też czasami jak nie chcę sobie pobrudzić, bo strasznie nie lubię tego uczucia, jak mam podkład na rękach. Tak, tak, no. I ja na przykład jak kończę już korektor i puder, to idę sobie umyć ręce i później, bo ja nienawidzę, bo takie jest dziwne uczucie, takie jakby takie szorstkie, jakimś, czy coś takiego, no i... Zazwyczaj właśnie, nawet ta gąbka mnie już denerwuje i później właśnie po tej sekcji, gdzie kończę już się brudzić jakby palcami, no to myję ręce i już później operuję jakimiś tam, nie wiem, eyelinerami, pędzelkami czy coś takiego, chociaż eyelinerem rzadko. Serio, dziękuję Bogu po prostu, że ja się urodziłam bez żadnych problemów skórnych. Ja tak samo mam właśnie. Jeżeli chodzi o jakiś właśnie trądzik czy pryszcze czy cokolwiek, co tam wyskakuje, to
naprawdę raz na rok. I teraz mam na przykład tutaj, z którym walczę od tutaj. Mam jednego, który już powinien mi zniknąć. W sumie to już tak, jest taka blizna bardziej i walczę z nim od 2 tygodni, ale ogólnie to mi nigdy nie... To ja widzę tutaj na nosie, na środku mi coś malutkiego rośnie i na środku czoła. Ale to raczej nie wyrośnie nic takiego wielkiego, ale właśnie zazwyczaj mam tak przed miesiączką. Jest jakiś biały, jak teraz tak patrzę. Ale kurde, jak ja się maluję, to jakoś tak chyba wyglądam git. Ale wiesz, teraz ja byłam też na Ibizie, no, więc wiem. Ja mam upaloną skórę, więc to też trochę inaczej. A ogólnie, bo ja jakby kupiłam go, bo ja go pierwszy raz teraz kupiłam. I kupiłam go tylko dlatego, jakby wybrałam po prostu ten sam kolor, co podkładu. A tak się powinno robić? Czy się powinno wybierać jaśniejszy, czy ciemniejszy? Bo ja nigdy nie wiem, to może znaczy, ogólnie ta, jakby z tego, co ja tam jakby oglądałam z różne filmiki, ten, to dziewczyny mówią, że pod oczami powinien być jaśniejszy podkład, żeby cię rozświetlić. Ale to też właśnie, też nie może być za jasny, bo miałam taką sytuację właśnie po powrocie, że pomalowałam się podkładem ciemnym i miałam tylko jasny korektor i wyglądam komicznie. Jakbym, jak jakiś duch, jak, no strasznie, to jak taki klaun czy coś takiego miałam zrobioną taki makijaż i strasznie to się odznaczało, więc delikatnie jaśniejszy. No, a też ciemniejszy raczej nie może być, bo wtedy będziesz miała takie, wiesz, pod oczami ciemniejsze cienie. I cienie się zrobią. A w ogóle jak były modne bakingi i praktycznie każda makijażystka robiła bakingi, to też zaczęłaś robić? Ja właśnie nie wiem, jak się to robi i chciałam ostatnio obejrzeć jakiś tutorial, żeby się dowiedzieć, ale nie chciało mi się. Nie mam pojęcia, z czym to się je i w ogóle po co. Znaczy, to jest tak, żeby właśnie wygładzić i też bardziej rozjaśnić te okolice. Na przykład pod oczami dużo dziewczyn robi, albo tutaj pod bronzerem, żeby właśnie jeszcze bardziej uwydatnić te kości. No i w sumie to robisz tak, że... A jakim w ogóle tutaj stosujesz na co dzień puder? O, taki, sypki, no. Dobra. To zrobimy baking. Uwaga, uwaga, dajemy tutaj na... O, lubię ten rozświetlacz. Tak, ma bardzo ładny kolor, taki szampański. No, mi się często zdarza, że pomaluję się, zrobię, wiesz, podkład, korektor i czasem mam tak, że coś w trakcie oglądam, nie? O, ja też i wiesz, zacznę często. Sobie wybierać filmik czy coś. I nagle ja zachwytam puder i się okazuje, że zapomniałam na mokro i takie mam Tak, ale ja też tak właśnie jak mam taką właśnie ważniejsze wyjście i właśnie bym chciała, bo on jest w ogóle, ten mój bronzer na mokro jest bardzo daleko schowany w toaletce i bardzo rzadko go pamiętam użyć. No i też czasami myślę, że dobra, teraz użyję, wyciągam go, coś tam robię, tak z przyzwyczajenia już puder jest na twarzy i wtedy już nie ma co tam zmieniać nic, ale wydaje mi się, że właśnie no tym, co ja mam, to trzeba naprawdę bardzo uważać i też umieć to zrobić w idealnym momencie, bo ten właśnie fajnie się tak rozprowadza, a przez to, że ja chyba za ciemny kolor kupiłam, to naprawdę muszę z nim tak uważać, bo już kilka razy miałam plamy i trzeba było wszystko na nowo. Okej, i w sumie baking, to jest że robię... Zawsze się pobrudzę. Ja tak samo, właśnie tak to jest z tymi pudrami sypkimi, że jest wszystko brudne później. Ile ci w ogóle zazwyczaj zajmuje makijaż? Długo tak, 20 minut, tak do 25 max. No właśnie, tak się mówi, o baby, to się z nie malują i tak dalej, ale ja też się nie maluję jakoś mega długo. Znaczy zależy, bo potrafię się pośpieszyć i wtedy tak naprawdę 20 minut nawet krócej, a jak tak na chillu, no to tak potrzebuję z pół godzinki, bo jeszcze sobie coś zawsze właśnie oglądam, to coś tam sobie piję, herbatkę. No tak samo właśnie. Więc trochę to schodzi dłużej właśnie na te rzeczy. A jak właśnie dałam puder, to dajesz teraz już bronzer i resztę twarzy, czy na przykład oczy? Najpierw oczy, a na kasolę robię bronzer i później rozświetlacz. Dobra, czyli oczy, brwi, o, to bronzer ja robię trochę inaczej, bo ja daję właśnie jak skończę puder, to robię bronzer, róż, rozświetlacz i wtedy dopiero właśnie oczy i wtedy brwi. To o, tak. Dobra, to czyli ja muszę tak samo. Kończę całą twarz, a ty oczy, dobra. Czyli ty najpierw teraz bronzer, tak, rozświetlacz, róż i rozświetlacz. Tak, tak, dobra. Dokładnie, tak. To jest jakiś z AliExpress. Taki ale, za 2 zł. Ale powiem ci, że ja chyba te wszystkie mam pędzle z AliExpress. Na AliExpress w ogóle są spoko pędzle, bardzo fajne one są. Albo, a nie, ja pamiętam, że one były na AliExpress, ale pamiętam, że trzeba było czekać tam na nie długo i było chyba na jakiejś stronie polskiej właśnie, jakby identyczne, tylko że po prostu z krótszą wysyłką i zamówiłam, bo były w promocji, ale jakby one też są na AliExpress. Ogólnie pamiętam, że miałam bardzo duże pędzle z AliExpress. O kurde, dobra, zrobiłam sobie plamę. Nie! Oh no!
myślałam, że ten... Kurde, ja tak lekko, jakby się przyklepałam i mam. O, no, dobra, jakoś to będę próbować pudrem zaraz ratować. Poprzedni odcinek makijażowy to mówiłam, że właśnie wprawa to jest czyni mistrza, no. Że jak malujesz codziennie kreski i tak na przykład przez rok czy coś, to już później odmalowujesz je tak prawie idealnie. Tak samo Marcysia ma chyba z doklejaniem rzęs, że ona po prostu bierze rzęsy, dokleja i jak ja kiedyś widziałam, jak ona się dokleiła rzęsy, bo pierwszy raz tak widziałam, że się maluje, tam siedziałam u niej w pokoju, ona po prostu wzięła rzęsę, dała na nią klej, poczekała aż ten klej ten i ona zrobiła tylko tak. Pyk i już, a ja patrzyłam na to i mam takie o wow, ja się tak męczę zawsze z tymi rzęsami. Ja też, bo mi tu gdzieś się odklei, później muszę pęsetą tutaj sobie dłubać. I nagle doklei mi się tu i się odkleja z innej strony. No. I później dobra, stwierdzam, że na nowo kleję i tak w kółko. Ja pamiętam, że jak tam chciałam sobie robić kreski, to zazwyczaj robiłam do połowy oka, bo tak też często tak mówiły te takie makijażystki, że właśnie do połowy oka, a to właśnie te całe kreski z tym wyciągniętym kącikiem, to zaczęły być modne tak z rok, coś takiego wydaje mi się, że one tak wyszły bardziej na modę, bo wcześniej tak właśnie dużo osób malowało do połowy oka, ale mi się bardziej podobają te wyciągnięte, to oko jest takie fajne. Takie dłuższe, nie? Tak. Opiernicze, co ja sobie zrobiłam? Puder w ogóle nie pomaga, najgorzej na świecie. Plama, tam plama, no nic widzowie, na tym polega ten odcinek. To jest plus nagrywania odcinków o tej godzinie, bo nagrywamy to, nie wiem, 21, tam 30, coś takiego. Już jest 22. A, no to o 22. Gorzej jakbyśmy nagrywały jakieś, nie wiem, 11, bo trzeba było iść na miasto coś załatwić. Trzeba było się zmywać, malować od nowa. Dobra, później dajesz róż i potem rozświetlać. Ja w ogóle róży nie używam. Znaczy, zdarzyło mi się no kilka razy w życiu użyć, ale jakoś tak nie mogę się do tego przekonać. W sensie lubię to, ale też się często w ogóle zapominam. A ja tak miałam właśnie praktycznie przez całą drogę moją makijażową. Nie używałam też nigdy różu, bo ja strasznie chciałam mieć bardzo matowy makijaż i brązowy. I, i tam w ogóle nie było miejsca na róż. Ale później Kylie Jenner zaczęła mieć takie różowe policzki. I zaczęły być bardziej modne róże. Jakoś tak, nie wiem, zaczęły też na TikToku bardzo dużo dziewczyn pokazywać. Co ja sobie zrobiłam? No i takie zaczęły dziewczyny pokazywać, że właśnie teraz powinny być takie różowe policzki. Takie dziewczęce. Tak, takie bardziej delikatne makijaże, dużo różu. No i stwierdziłam, że spróbuję z tym różem i później właśnie stwierdziłam, że ten makijaż jest taki bardziej soczysty, taki dziewczęcy, że tak fajnie wygląda i mi się spodobało i zaczęłam właśnie już używać róż. No, mi się czasem zdarzy, ale nie robię tego zbyt umiejętnie, jak widać na załączonym obrazku. Bo byś musiała, wiesz, gdzie bardziej, jak uśmiechasz się, to czekaj, bo Magda Pieczonka chyba tak mówiła, że musisz tu dwa palce przyłożyć i wtedy odtąd dotąd. A, czyli gdzieś tutaj. O, no. To za wysoko, no cóż. Ej, bardzo przyjemnie się nim maluje. No on jest naprawdę spoko, uważam, że to jest w ogóle najlepszy eyeliner, jaki miałam przez całe życie. Bo wcześniej kupowałam nawet, wiesz, z jakiegoś Lovely albo z Vivo, taki za kilka złotych. O, ja też właśnie często je mam. I one są też naprawdę spoko, uważam, że na początek jest git używać takiego, bo ładnie rysuje, tylko potem się te aplikatory trochę tak niszczą. Tak. Ale ten też, mimo że jest droższy, to po jakimś czasie też ten aplikator już się taki robi. Końcówka się robi taka odstająca, ale ja to zawsze biorę pęset albo obcinam nożyczkami tak delikatnie i ogólnie spoko się maluje. Kurde, no próbuję się jakby malować tym samym stylem, co ja się maluję, a z tymi kosmetykami mam wrażenie, że to totalnie się nie sprawdza i sobie robię same plamy. Z moimi kosmetykami by to zadziałało, to nie tak, że się nie umiem. Dziewczyny nagrywały, że co by sobie powiedziały jakby sprzed lat i żeby nigdy nie używały eyelinera, bo potem nie mogłam na siebie patrzeć bez eyelinera i ja mam dokładnie tak samo, że maluję się i sobie myślę, dobrze dzisiaj wygląda, może nie namaluję tych kresek, po czym patrzę na siebie znowu i mówię, nie no muszę, bo tak strasznie goło. Ale to prawda, że właśnie się przyzwyczaisz i później już ciężko, bo jednak eyeliner daje bardzo dużą robotę, bo masz takie wyciągnięte to oko i tak... zupełnie inaczej. Tak, wydaje mi się, że właśnie eyeliner robi największą robotę w makijażu pod względem zmiany, że na przykład jak osoba wygląda z eyelinerem, a jak bez, to jest duża różnica, no bo jest, bo jakby jest ciemny, czarny i wyciąga to oko tak fajnie. No. Można katfuszować. Zaraz się zacznie poprawianie i wyjdziesz z czarną wieką całą.
Ale też jest najgorsze, jak zrobisz sobie jakiś błąd i bierzesz sobie patyczek z płynem micelarnym i robisz tu i co zmazujesz i zostaje taka plama. Tak, takie po prostu gołe, no. Nie zrobić, bo jak nałożysz podkład, to i tak widać znowu tą plamę. Tak. I to jest najgorsze. Nie wiem, jeszcze nie znalazłam żadnego sposobu, jak można tego uniknąć. Może wy znacie jakiś sposób, jak unikać plam. Tu możecie napisać, ale ja niestety nie odkryłam i wtedy tam tuszuję, wszystko daję, próbuję dać kropkę korektora, jeszcze to dać pudrem, ale i tak widać no. Jak się ktoś przypatrzy, to widać. Moje oczy mam, powiedzmy, gotowe. I co teraz robisz? No i jak masz oczy gotowe, to ja robię sobie brwi i później robię sobie na sucho bronzer, rozświetlacz i usta. Dobra. Boże, dobrze, że mam te rzęsy takie w miarę świeżo zrobione, to nie będę aż tak widzieć tego braku eyelinera. No to prawda, bo ja mam takie wyskubane, że w sumie widać tylko eyeliner. Ale ogólnie strasznie chciałabym kiedyś zdobyć takie umiejętności perfekcyjnego makijażu, tych takich... Bo jakby lubię się malować, lubię makijaże, lubię kosmetyki, ale nie jestem w tym tak dobra jak właśnie takie profesjonalne makijażystki. Chciałabym kiedyś tak się nauczyć, ale to właśnie trzeba na jakieś szkolenia, dużo właśnie ćwiczyć, ale na razie aż tak mi się nie chce, aż tak profesjonalnie, ale kiedyś bym chciała. No nie, no to jest fajne, właśnie pamiętam, jak mnie Madzia pieczonka zaprosiła tam do siebie, to taką zajawę złapałam na makijażu, jakby wiesz, dowiedziałam się tych rzeczy, więc chciałam próbować tych makijaży i w ogóle, więc spoko. Nie no, malowanie to jest bardzo fajne. No i makijażystki właśnie mają te swoje triki, że tutaj musi, że jakby one patrzy na twoją urodę, wie jaki masz kształt twarzy, kształt tutaj oka czy coś takiego i ona wie, jak ci dobrać, żeby tutaj właśnie wyciągnąć, wypięknić cię, więc to jest mega spoko, właśnie takie techniki. A jak ty to robisz? Najpierw robisz na żel, a potem robisz nie, ty? Najpierw robię... Tym cieniem? Tak, cieniem. Okej. Okay. Ale trochę właśnie mnie denerwuje zmieniająca się co chwilę moda brwi, bo raz są takie, raz takie. I nie dążam, jak się przyzwyczaję już malować jedne, to nagle jest zmiana i są już inne brwi. I cały czas próbuję, pamiętam tak, są na mydełko, są na żele, są cieniem, są pomadą, są jeszcze, czym jeszcze można, kredkami, można jeszcze takimi woskowymi też jakimiś kredkami, no jest mnóstwo tych rzeczy do brwi. Nie no, ja sobie chyba odpuszczę, co ja tu robię? Nie no, ja pier... jaki fajny ten żel. I to jest właśnie, on jest bezbarwny. Fajnie, tak to da się ułożyć. Ale ja najbardziej lubię mydełkiem ogólnie. No mydełka też są fajne, też kiedyś próbowałam i się malowałam, a teraz jakoś tak odkryłam po prostu to z tego, to jest chyba z Bonafitu. Tak. I już mi się nie chce. A rozświetlacz z tej paletki? Zależy jak się maluje. Teraz, no jak się maluje takimi kolorami, to ten, bo on jest taki złoty. A jak się maluje bardziej na chłodno, to mam inny. I on jest taki bardziej srebrny. To on w ogóle, wiesz, jest biały, ale on jest tak napigmentowany. Właśnie spoko są teraz kosmetyki od Fagaty teraz, bo... O, ja nawet nie widziałam jakby tego. Ten fajny. Czyli tym mam się pomalować. No, ja mam się tutaj. Ale faktycznie, ja się dotykam i jestem już cała błyszcząca. Wow, to pigmentowane, chyba sobie zrobiłam plamę. No, z nim trzeba uważać. Muszę też tak delikatnie. Wyglądam trochę jak bombka świąteczna. Ej, ale on się mieni. No, zajebisty jest. Mój rozświetlacz się tak nie mieni. No, mój też. Właśnie to jest rozświetlacz, który najbardziej właśnie się świeci z moich wszystkich kolorów. Jakby ruszam twarzą i normalnie wszystkie kolory mi się pojawiają. No. Fioletowy, zielony, różowy, niebieski, wow. Żaden, nie mam ani jednego takiego rozświetlacza. No, na pewno zajebisty. Dobra, i ostatnia rzecz to usta. Też mam usta, dogoniła się mnie. A na co dzień używasz konturówki? Aha. Ja właśnie rzadko, nie chcę mi się. Ja nie robię tak, że najpierw używam konturówki, a potem wypełniam, tylko ja sobie najpierw koloruję i potem ewentualnie jakieś takie nierówności sobie wyrównuję tą konturówką, bo tak to też mi się nie chce. No, a takie jakby... profesjonalne, pełne makijaże, to właśnie na początku powinna być konturówka, później tam pomadka. Gdzieś jeszcze można jakiś błyszczyk dodać. A miałaś tak czasami, czy siedziałaś w domu i ci się nudziło i się malowałaś? Tak. O, ja też. No, malowałam się tylko po to, żeby to zmyć, po prostu tak dla testu. Dokładnie, albo jak kupiłam jakiś nowy kosmetyk, to tak nie mogłam już wytrzymać, że od razu się nim malowałam i zmazywałam, żeby tylko wypróbować. Ale widzę, że już mi ogólnie schodzi trochę moje powiększenie ust. I one już nie są takie, jakie były, bo robiłam rok temu, więc no już
efekt schodzi, więc będę musiała poprawić. Ale powiem Ci, że mi się stosunkowo długo trzymają, bo ja robię raz na rok, znaczy dwa razy dopiero robiłam i w sumie już nie pamiętam, jak wyglądały rok temu na początku, więc... Ale pamiętam, że robiłam w styczniu, później robiłam... Po półtora roku robiłam w czerwcu, no i teraz mija znowu rok i powinnam teraz sobie jakoś te wakacje, żeby rok minął. Dobra. Ja jestem już gotowa. Wsio. Pogasz? W sumie ładnie. No w sumie to u ciebie też nie wygląda to jakoś źle. Nie no, wydaje mi się, że ogólnie no wiadomo, gdybyśmy robili to swoimi kosmetykami, to wyglądało to o wiele lepiej. Ale nie ma jakiejś tragedii. No? Nie, no poza moimi plamami na policzkach to nie jest. Ale wiesz co, jakbyś na przykład rozpuściła włosy i wiesz tak jakby, żeby nie było widać aż tak bardzo tych policzków, to by to się wszystko tak wydaje mi się wtopiło. O właśnie jak tak nosisz na co dzień. No i teraz nie widać, że masz plamy. No, to musiałabym cały czas tak chodzić, tylko że ja zawsze lubię sobie za ucho, to ja coś tam odgarniam często. Sobie włosy, bo mi przeszkadzają. No nie no, wyglądam trochę jak taka dziunia. Ale faktycznie wyglądasz inaczej. No nie no, to jest zupełnie inaczej. I jeszcze bez tych kresek naprawdę goło mi. Goło mi na oczach. Ale powiem Ci, że pasuje Ci ten kolor tak? ust, no. No ja sobie zazwyczaj robię właśnie takie ciemniejsze, jak używam jasnych, na przykład ten czasem zależy jak się pomaluję, bo jak używam go tak, i mam jakieś jasne oczy, że nie są takie wyraźne, tak patrzę na siebie i mówię, nie, coś tutaj, coś tu nie gra, więc też zawsze używam takich ciemniejszych kolorów, ale nie, no u ciebie też nie ma źle. W sumie no widać, że jesteś za blada, ale nie powiedziałabym, ale że jest to jakiś dużo blady. Dał. Tak, no trochę cię tak podkolorowała i jest kilka. Ale ogólnie fajnie wyszły, jakby nie są nasze kolory rzeczy, nie raczej nasze nie poszłybyśmy tak na miasto. Bo tutaj mam rozwalone trochę, ale... Mogło być gorzej, zdecydowanie mogło być gorzej. Też myślałam, że będzie gorzej, szczerze, no bo ty jednak dużo ciemniejszą karnację masz ode mnie i myślałam, że będzie fatalnie, ale teraz faktycznie, jak sobie rozpuściłam włosy, to nie ma tragedii. No to teraz możemy iść na imprezkę, akurat tak. Jeszcze, nie no wiesz, w klubie będzie ciemno, no to właśnie, nikt nie zauważy. Okej, dobra, to jeżeli Wam się podobał taki odcinek, to zostawcie łapkę w górę, możecie mi napisać, z którą dziewczyną mam następną zamienić się kosmetyczkami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wpadajcie też do Marty. Dziękuję bardzo za odcinek. Dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo. Czuję się zaszczycona pierwsza z tej serii. Dokładnie. No i zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Pa. O Jezus Maria! I tu mam w ogóle jakąś plamę na środku czoła. No wyglądam jakbym była starsza tak od 15 lat. No wyglądasz jak dojrzała kobieta!